Marcin Wikło, witam. Dzisiaj naszym gościem jest Darek Malejonek, Malejorek Rockers. Witaj, Darku. Witam. A tematem naszej rozmowy panny wygnane. Najpierw były morowe panny, panny wyklęte, czyli co, kontynuacja historii? Jest to kontynuacja historii, bo jest niesamowicie ciekawy temat, bo nie było chyba takiej płyty, która by mówiła o kobietach, które przeszły cały szlak bojowy, od łagrów, z Andersem przez Monte Cassino do Szkocji. Nie dane im było uczestniczyć w paradzie zwycięstwa w 1945 roku. Wygrały wojnę, a nie mogły wrócić do kraju. Nie? To taka jest jakby ogólny zarys tej płyty tematycznie. Nie? Natomiast ta płyta składa się głównie z osobistych historii, z emocji, bo dziewczyny po prostu przekazują genialnie emocje. I ta płyta jest cała aż kipi emocjami. Wzruszająca jest strasznie i te sceny, które się słyszy, które się widzi, kiedy się słucha tego, bo ja już słyszałem, bo jestem przy tym cały czas, więc jest to niesamowicie mocne i wzruszające. A skąd ten pomysł, żeby te historie opowiadały właśnie dziewczyny? Dlaczego chcesz pracować z wokalistkami? Wiesz co, to jest od początku tak było, nie? Już od morowych panien, bo taki twardy temat, który jest jeszcze opisywany... Właśnie jest wojna, jest śmierć. Przez właśnie facetów. Jest to czasami aż nieznośne w takiej dużej jakby nagromadzeniu w jednym miejscu, nie? Czyli na takiej płycie. Natomiast dziewczyny to robią zupełnie inaczej, nie? Zupełnie inne emocje, inny obraz tego. I naprawdę można wejść jakby z... Od innej strony, nie? Ten sam temat, ale ten temat jest inaczej podany. Jest, myślę, że przez to jest unikalny. I wiele ludzi mówi, że to do nich lepiej trafia, nie? Znaczy, że taki temat straszny, nie? Bo to jest przecież wojna, straszne cierpienie i tragedie, losy ludzkie, nie? Natomiast to jest podane tak, jak to kobieta, ciepło, nie? Jak matka, jak siostra, jak narzeczona, jak żona. Od morowych panien udało ci się pracować z najlepszymi, z całą plejadą najlepszych polskich wokalistek. Są te bardzo uznane, ale są też takie mniej znane. Ty kiedyś na koncercie mówiłeś, uważajcie na nie, bo będą wielkie. No, to jest niesamowite, nie? Że te wielkie gwiazdy dogadują się z tymi mniej znanymi, nie? Ale i to już jest teraz naprawdę taka ekipa, taka załoga, która sobie pomaga. Gdzieś jak jeździmy razem, a już tych koncertów było sporo, nie ma żadnej jakiejś rywalizacji, zazdrości. One naprawdę działają jak jeden organizm. I dziewczyny sobie pomagają nawzajem, w sensie, że chórki zupełnie spontanicznie wyszło tak, nie? Że robią sobie chórki nawzajem na scenie. No w ogóle atmosfera jest fantastyczna. I te dziewczyny, które jeszcze są może mniej znane na razie, naprawdę są na najlepszej drodze do tego, żeby stać się bardzo znanymi w Polsce. Myślę, że takie dziewczyny jak Lilu, jak Marcelina, jak Mona, to są dziewczyny, przed którymi jest naprawdę przyszłość, nie? One same piszą swoje teksty. Skąd biorą te historie? Bo każda z nich opowiada jakąś historię. Oczywiście, no my przygotowujemy kwerendę dla nich. Mają różne wspomnienia, różne biografie też, nie? To są rzeczy niesłychanie takie poruszające, wzruszające, nie? To jest, można by na tej kanwie napisać wiele scenariuszy filmów, nie? I to takich bardzo mocnych, nie? Wręcz przygodowych, ale te historie są przede wszystkim są emocjonalne, tak jak mówiłem. I one piszą o tym same, nie? Była kiedyś taka historia, już chyba o tym opowiadałem kiedyś, jak Włodzimierz Wysocki gdzieś pojechał ze swoimi piosenkami do frontowców takich, jakichś tam do tej starej gwardii, gdzie tam sami jacyś tam z orderami, nie? I on śpiewał dla nich właśnie piosenki frontowe, nie? I ci do niego mówią, ty, a ty synku, a ty w którym pułku służyłeś, nie? A on mówi, ja się urodziłem dopiero tam w 45 czy tam w 44, nie? Ale on to tak robił, że oni byli pewni, że on był w tym, nie? I tu jest to samo. Po prostu jak się tego słucha, to człowiek normalnie wchodzi w te historie, nie? To jest tak jakby, to są żywe historie. Mhm. Były morowe, były wyklęte, teraz wygnane, będzie coś dalej? Słuchaj, no bo jest taka osoba,
Przemek Omieczyński, który zaraził mnie tematem Panny Wyklęte, w ogóle Wyklętych, a Rok Żołnierzy Tułaczy, który teraz jest, nie? Myślę, że jest to też taki temat, mi już dużo bliższy, dlatego że moja rodzina ze strony mojej babci, mojego taty i mojej mamy, oboje byli właśnie na Syberii, nie? Przeszli przez te łagry. Część rodziny potem była u Andersa, część niestety trafiła do tego wojska aż polskiego, do Berlinga, bo nie załapali się na tą pierwszą falę. Ale oni doświadczyli tego, czym była właśnie Syberia, czym były łagry. Dlatego ten temat jest mi bardzo bliski, nie? I myślę, że należy się tym ludziom, tym bohaterom wszystkim, tym bohaterkom. No, taka płyta, nie? I myślę, że ta płyta będzie kolejnym takim zjawiskiem muzycznym, który gdzieś będzie w domach żył swoim życiem, nie? To nie jest taka rzecz jak książka, którą się raz przeczyta i stawia na półkę, nie? Tylko ta płyta będzie cały czas żyła, czy to w samochodzie, czy to gdzieś tam kopiowana, czy na YouTubie. No, ja mam nadzieję, że to będzie na długie lata to będzie żyło. Niech Panny Wygnane żyją od teraz, początek listopada. Zapraszamy serdecznie. Darek zawsze mówi, posłuchajcie tego sercem i niech tak będzie. Dziękuję bardzo.